Dzień dobry Państwu. Ja będę mówił bardzo, bardzo krótko, bo już mówię w czasie lunchu tak naprawdę, więc króciutko. Będzie mowa o prawach autorskich. Rzeczywiście my jako Instytut Książki zajmujemy się tego typu sprawami. Jarosław Lipszyc powiedział tutaj na początku, że nie ma miejsca na kombinowanie. Wszystko trzeba udostępniać na wolnej licencji Creative Commons. Niestety czasami trzeba kombinować. Ja tylko opowiem króciutko o otwartej licencji edukacyjnej, która jest kolejną licencją, która jakoś wykracza poza dozwolony użytek, pozwala w szerszym zakresie korzystać z dzieła. My ją stworzyliśmy w bardzo specyficznym momencie, w bardzo specyficznej sytuacji, mianowicie w 2010 roku staliśmy się właścicielami praw do dzieła Janusza Korczaka. Mieliśmy za zadanie uporządkować sytuację prawną związaną z tymi dziełami, a także odziedziczyliśmy po Ministerstwie Skarbu rozmowy w sprawie wydania, publikacji dzieł Janusza Korczaka. One zostały rzeczywiście przez niektóre wydawnictwa w kraju i za granicą wydane. Wszystkie przychody z tego tytułu trafiły zostały wykorzystane do promocji i wydania kolejnych, całego dzieła Korczaka, bo to jest jeszcze nieskończona edycja, przy pomocy Korczak Janum. W pewnym momencie pojawił się postulat, żeby to udostępnić w internecie. No i teraz tak, mieliśmy zawarte umowy, nie mogliśmy tego udostępnić na licencji Creative Commons. Opracowaliśmy otwartą licencję edukacyjną. Licencjobiorcą są w tej otwartej licencji edukacyjnej, w skrócie OLE, instytucje oświatowe, szkoły wyższe, instytucje kultury i tutaj nowość, bo to się w ustawie i dozwolonym użytku nie pojawia, czyli organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, edukacją, nauką. Co można robić z tymi dziełami? Można je zwielokrotniać w formie tekstowej, jakąkolwiek techniką, z wyjątkiem jednej nie książkowej, to znaczy nie można wydawać książek i nieodpłatnie rozpowszechniać, wyświetlać, udostępniać w formie odczytu, wypożyczenia, przenoszenia na rzecz użytkowników egzemplarzy i tak dalej, w całości, jeżeli chodzi o internet. Gdzie ją można używać? Można ją używać, udostępniać za pośrednictwem wewnętrznego systemu teleinformatycznego tych instytucji. Gdzie są dzieła w otwartej licencji edukacyjnej udostępniane? Właśnie w Polonie, bo mamy umowę podpisaną z Biblioteką Narodową, więc tam Państwo na tej pięknej nowej stronie znajdziecie dzieła Korczaka. Na razie na licencji OLE jest tylko Korczak. To jest kolejne narzędzie, które pozwala trochę szerzej udostępniać te dzieła. Ale chciałbym tylko powiedzieć króciutko, że my teraz przygotowujemy program. Prowadzimy też konsultacje dotyczące tego programu wykupu dzieł literackich do domeny publicznej, czy może inaczej, do jak najszerszego wykupu tych praw. Obecnie trwają prace nad programem. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się to wszystko uruchomić. Jeżeli chodzi o te spotkania, to bardzo szeroko się konsultujemy, bo obecni są tam i przedstawiciele samych autorów, i przedstawiciele wydawców, i organizacje w rodzaju Cyfrowej Polski, albo właśnie przedstawiciele Koalicji Otwartej Edukacji. Mam nadzieję, że tutaj z mojej koszulki łypie na Państwa Stanisław Lem i mam nadzieję, że dzięki temu programowi wykupu praw uda nam się wiele, wiele dzieł udostępnić jak najszerzej Państwu, no najlepiej właśnie na licencji CC BY. Autorów tego formatu, co Stanisław Lem. Proszę zaglądać na naszą stronę www.instytutksiążki.pl. Będziemy tam o wszystkim informować. Dziękuję.